Za chwilę rozpocznie się Fire Chat z udziałem prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, pana Zbigniewa Jagiełły oraz pana Pawła Jakubika, przewodniczącego Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Natomiast ze względu na napięty kalendarz, ograniczony czas, ważne obowiązki służbowe, chcielibyśmy wyjątkowo już teraz ogłosić laureata nagrody Wizjoner Rynku IT at Bank 2020, jak się państwo słusznie domyślają po takim zwłaszcza wstępie. Tę nagrodę w tym roku otrzyma pan Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, a wręczy ją pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Proszę państwa, to jest dla mnie wielki zaszczyt wręczać tę nagrodę, szczególną nagrodę, bo to jest nagroda personalna, to jest nagroda dla osoby, nie tylko dla osoby reprezentującej instytucję, ale przede wszystkim dla osoby, która wnosi szczególny wkład w różnych dziedzin naszego życia, w tym przypadku bankowości, ale nie tylko, także całej gospodarki. Jeśli państwo pozwolicie, to tylko jedna właściwie taka uwaga. Kilka lat temu Narodowy Bank Polski organizował doroczną konferencję na temat cyfryzacji i właściwie strategii cyfryzacji w poszczególnych krajach na różnych kontynentach. I tam między innymi prezentowane były raporty i ekspertyzy z różnych części świata mówiące o tym, że cyfryzacja wprowadzana w sposób nieumiejętny i niektóre technologie wdrażane w sposób nieumiejętny, bez odpowiedniego otoczenia, bez odpowiedniego środowiska, może przynosić wiele kosztów i wiele zaskakujących właściwie skutków dla całej gospodarki. I ja na tej kanwie chcę powiedzieć, że bycie wizjonerem, a jednocześnie menadżerem flagowej instytucji finansowej w Polsce, to jest odpowiedzialność szczególna. Do tego trzeba mieć ogromną wiedzę, doświadczenie, wielki talent, żeby zdefiniować to, co chciałoby się osiągnąć, to, dokąd powinniśmy zmierzać, ale jednocześnie zbudować zespół ludzi, określić zadania, sposób monitorowania, rozliczenia i osiągać dobre wyniki na przestrzeni wielu lat. Dlatego powiedziałem, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, bo pan prezes Zbigniew Jagiełło umiejętnie łączy bardzo wiele dobrych cech i dlatego to nie jest przypadek, że uzyskuje w ostatnich latach on osobiście, także jego bank, wiele zasłużonych nagród. Panie prezesie, proszę o przyjęcie tej wyjątkowej statuetki i niech ona wyznacza i będzie takim dalszym motorem i właściwie inspiruje pana do dalszych działań. Życzę panu i osobiście wielu, wielu sukcesów, ale także, żeby wszystkiego, co pan dotknie, nie tylko zamieniało się w złoto, ale żeby żyło i pobudzało innych do pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za tą nagrodę. Ona, tak jak pan prezes powiedział, jest spersonalizowana, natomiast ja ją przyjmuję w imieniu koleżanek i kolegów, menadżerów PKO Banku Polskiego, bo to w dyskusjach, rozmowach wykuwają się różne pomysły, których ja jestem osobą, która je przekazuje na rynek, informuje. Natomiast to nie jest tak, że one powstają tylko w interakcji mojej z samym sobą. Natomiast najważniejsze jeszcze jest to, że później trzeba te pomysły przekuwać w rzeczywistość i wówczas zespoły ludzi, którzy pracują przy tworzeniu różnego rodzaju pomysłów, następne zespoły, które wdrażają w interakcji z klientem, to oni są bohaterami tej nagrody. Bardzo dziękuję za nią. Dziękuję bardzo jeszcze raz pracownikom PKO Banku Polskiego. I poprosimy o wypowiedź pana dyrektora Bartłomieja Noconia, który w kilku słowach jeszcze nakreśli sylwetkę i osiągnięcia pana prezesa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jako sekretarz Rady Programowej i koordynator tegorocznego kongresu IT at Bank 2020 mam przyjemność wygłosić takie uzasadnienie związane z przyznaniem tegorocznej nagrody. Pana prezesa Zbigniewa Jagiełę znamy jako doświadczonego i skutecznego menedżera, bankowca, który od 2009 roku stoi na czele największego banku w Polsce. Banku, który za jego kadencji stał się liderem bankowości, w tym w obszarze transformacji technologicznej i cyfrowej. I myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że pan prezes Jagiełło jest inicjatorem powstania polskiego systemu płatności BLIK i pomysłodawcą powołania operatora chmury krajowej przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Prezes PKO Banku Polskiego wielokrotnie publicznie podkreśla, że jego celem jest transformacja banku z organizacji finansowej do instytucji technologicznej z licencją bankową. Członkowie Rady Programowej Kongresu IT at Bank 2020, głosujący na kandydaturę pana prezesa Jagiełły, z satysfakcją podkreślali również silną rolę przywódczą, której efektem jest zespół solidnie zmotywowanych, podzielających wspólną wizję rozwoju i transformacji menadżerów, z których działań przykłady czerpie aktualnie spora część polskiego rynku bankowego i technologicznego. Pan prezes Jagiełło lubi podkreślać nieuchronność zmiany jako jednego z pewnych elementów otaczającej nas rzeczywistości. Lecz w tej zmianie konieczne są śmiałe, jasne wizje, konsekwentnie realizowane strategie i w końcu kompetencje, które przesądzają o ostatecznym sukcesie. A więc w imieniu Rady Programowej tegorocznego Kongresu IT at Bank serdecznie gratuluję panu prezesowi Nagrody Wizjonera Rynku IT at Bank i składam życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i kolejnych sukcesów w realizacji cyfrowej transformacji, którą będą mogli docenić klienci, pracownicy, inwestorzy, analitycy i w końcu konkurenci PKO Banku Polskiego. Serdecznie gratuluję.